Cześć widzowie, dzisiaj dla was film o Sideswipe. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Sideswipe jest wierny swojej funkcji wojownika i chociażby ubiegły w posługiwaniu się bronią palną, to woli walkę wręcz od broni dystansowej i zastosuje każdy manewr, jaki będzie potrzebny, żeby zbliżyć się do wroga. Kiedy znajdzie się wystarczająco blisko, wtedy będzie mógł zaatakować za pomocą swoich mieczy zamontowanych na ramionach, stworzonych z cybertanium. Był to jeden z najlepszych i najodważniejszych wojowników Autobotów oraz był on specjalistą od szybkich, spontanicznych akcji i był uczniem i przyjacielem Ironhide'a. Był smukłym robotem o wzroście około 5 metrów, a jego drugą formą był sportowy samochód Chevrolet Corvette Stingray Concept i co więcej miał srebrną barwę, niewielką głowę i proporcjonalną sylwetkę. Jego bronią były dwa szerokie miecze na przedramionach oraz dwa miotacze pocisków, a ostrza te mogły być rozgrzewane do czerwoności i co za tym idzie zwiększało to siłę ich cięcia. Sideswipe miał życzliwy charakter i cechowało go zamiłowanie do walki, duma, ale również poczucie humoru, a jego najlepszymi przyjaciółmi byli Ironhide i Mirage. Był on transformerem pochodzącym z Cybertronu, na którym w końcu wybuchła wojna, więc dołączył do Optimusa i Autobotów z uwagi na swoją naturę. Przyleciał na Ziemię razem z drugą grupą Autobotów około 2007 roku i brał udział we wszystkich misjach NESD, do których zresztą dołączył, a podczas operacji w Szanghaju zabił Sideways'a, kiedy uciekał i przekroił go na pół, a zabijając go powiedział: o cholera, dobry jestem. Brał aktywny udział w bitwie o Gizę, a w 2011 był również jednym z najaktywniejszych Autobotów, przez co wraz z resztą towarzyszy brał udział w walce z oddziałem Dreadsów na autostradzie pod Waszyngtonem. Potem razem z Ironhide'em osaczył dwóch Decepticonów na ulicy, gdzie niedługo później ich zabili. Śmierć Ironhide'a była dla Sideswipe'a mocnym ciosem, a potem razem z innymi upozorował opuszczenie Ziemi, po czym w trakcie finałowej bitwy o Chicago został pojmany razem z Bumblebee, Mirage i Que. W końcu odbił ich Optimus i Wreckersi, dzięki czemu rozpętali ostateczną konfrontację, gdzie walczyli przeciwko Sentinelowi, a sam Sideswipe został zabity w obławie zorganizowanej przez ludzi mających mylne przekonanie o wrogich intencjach Autobotów i zabili go nawet jeżeli blisko niego był Optimus Prime. Sideswipe jest bardzo lojalny, ponieważ kiedy Optimus wysłał sygnał i prośbę o przybycie Autobotów, wtedy tego nie zignorował i przybył, z czego musiał być przygotowany na śmierć, a w innej wersji miał brata Sunstrikera, z którym lubił rywalizować, a jego taktyki były uważane za lekkomyślne oraz sam podejmuje pochopne decyzje, które są niebezpieczne. W jeszcze innej wersji był jednym z Autobotów zaliczających się do początkowej załogi Arki, kiedy awaryjnie wylądowała na Ziemi 4 miliony lat temu. Obudził się z innymi w 1984 roku, kiedy on i jego brat zostali zamienieni w Lamborghini, a potem pożyczył swój plecak rakietowy Optimusowi. Obserwował on również walkę Blastera z Grimlockiem na ziemskim księżycu, a nawet był częścią jednostki specjalnej Jezza. Sideswipe był również jednym z bardzo niewielu Autobotów, które nadal działały pod tym tytułem w mrocznych wiekach Cybertronu i był też jednym z elitarnych wojowników służących pod Prowlem. Cały czas pomagał on swoim towarzyszom i starał się nikogo nie zawieść, ale niestety Optimus nie pomyślał, że skoro jego wszyscy ożywiają, to innych też by się przydało. Podsumowując, Sideswipe był bardzo dobrym, lojalnym, jak i silnym wojownikiem, dbającym o innych bardziej niż o siebie. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i czy chcielibyście, żeby Sideswipe powrócił. A więc to już jest koniec tego odcinka, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!